Szanowni Państwo, dzisiaj moim gościem jest pan poseł Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego, który jest członkiem Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego, przewodniczącym delegacji Parlamentu Europejskiego i Ukrainy, a także pracuje w Komisji do Spraw Przestępstw Finansowych i uchylania się od podatkowania i unikania opodatkowania. Pierwsze pytanie, jakie bym panu zadał, to właśnie dotyczące tej właśnie podkomisji. Pytanie jest o rezultat jej prac. W swojej niedawnej wypowiedzi, podsumowując te prace, powiedział pan, że w gruncie, że w pranie pieniędzy były zaangażowane tak znane banki jak ING Bank, Duński Bank, Deutsche Bank, które powiązane były z rosyjskim kapitałem lub też z obywatelami rosyjskimi. Takim najbardziej spektakularnym przykładem, z jakim mieliśmy do czynienia, jest Duński Bank, który poprzez oddział w Estonii wyprał, jak się przypuszcza, 200 miliardów euro w przeciągu lat 2007-2015. Pańska komisja niedawno badała tę sprawę. Była na miejscu w Danii i w Estonii, gdzie oddział tego banku właśnie przysłużył się temu wielkiemu praniu pieniędzy. Jakie były ustalenia? Jak do tego doszło? Najkrócej mówiąc, to był, można powiedzieć, taki zgeneralizowany przypadek braku działania, skutecznego działania bardzo wielu instytucji. Zarówno europejskich instytucji nadzorczych nad bankami, jak i krajowych instytucji nadzorczych, jak i samego banku. Także tutaj można powiedzieć, że zawiodły procedury kontrolne i zawiodło wdrażanie przepisów, które przecież mamy w Unii Europejskiej. To są przepisy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Mamy kilka dyrektyw w tej sprawie i okazało się, że one po prostu, przepisy tych dyrektyw nie były stosowane, ale co bardzo niepokojące, nie były stosowane przez wiele lat. I tutaj zarówno wewnętrzne instancje kontrolne w banku, Duńskim Banku zawiodły, jak i nadzór estoński, jak i nadzór duński, jak i w ostatecznym rozrachunku również nadzór europejski. To pokazuje, że przepisy, które mają zapobiegać praniu pieniędzy w Europie, są po prostu dziurawe. I że gdyby nie jeden z pracowników tego oddziału estońskiego, który po prostu zasygnalizował do władz, że dochodzi do bardzo podejrzanych transakcji, to ten proceder mógłby trwać jeszcze bardzo długo. On generalnie polegał na tym, że bogaci obywatele państw postsowieckich, no głównie Rosji, ale także Kazachstanu, Azerbejdżanu, otwierali rachunki w bankach estońskich, przelewali tam ogromne pieniądze, a następnie z tego banku estońskiego przelewali już do innych krajów, do Wielkiej Brytanii, do Szwajcarii. Te pieniądze były już wyprane. Problem polega na tym, że nikt nie kontrolował pochodzenia tych pieniędzy, czy one na przykład nie pochodzą z przestępstwa, i nikt nie kontrolował tych właścicieli rachunków, czyli tych, no można powiedzieć, rosyjskich oligarchów. W rezultacie, tak jak pan powiedział, do Europy napłynęło prawdopodobnie 200 miliardów podejrzanych pieniędzy. One niestety mogą służyć teraz do finansowania działalności terrorystycznej, do wspierania działań mających na celu zdestabilizowanie Unii Europejskiej, próby podziału poprzez dezinformację i odpowiednie działania w internecie, poprzez wspieranie partii populistycznych mogą prowadzić do destabilizacji Unii Europejskiej. No my nie wiemy, jakie są cele za tymi transferami pieniędzmi. Natomiast z całą pewnością nie powinno do tego dochodzić i nasza komisja sformułowała cały szereg rekomendacji, żeby po prostu ten system uszczelnić. Tutaj jest ciekawe pytanie, które należy postawić, bo zazwyczaj oskarża się Unię Europejską, że wtrąca się w nie swoje rzeczy, że zbyt szczegółowo chce regulować niektóre sprawy. W tej sytuacji, o której mówimy, można powiedzieć, że potrzeba jest więcej Unii, czyli wspólnego działania wszystkich krajów członkowskich do walki z przestępstwem, z przestępstwami tego typu, do walki z praniem pieniędzy. Z jedną
z refleksji, którą się pan podzielił jako rzecznik tej komisji, była mowa o tym, że jest pewna niechęć jednak państw członkowskich do przyjmowania takich wspólnych rozwiązań. Skąd to się bierze? Czy tylko z takiej, powiedzmy, zazdrosnej miłości, gdzie państwa chcą szczec jakby tylko i wyłącznie swoich rozwiązań na danym terenie, czy też są jakieś inne przyczyny? No, akurat taka sprawa jak walka z praniem pieniędzy, czy walka z unikaniem opodatkowania, może być skutecznie prowadzona tylko przy współpracy państw na poziomie międzynarodowym. Dlaczego? Dlatego, że właśnie główne formy unikania opodatkowania polegają na tym, że firmy przenoszą się do rajów podatkowych, bądź też osoby fizyczne rejestrują się w rajach podatkowych, czy też w państwach członkowskich Unii, gdzie podatki są bardzo niskie. I tam w sposób sztuczny, no naciągany można powiedzieć, rejestrują działalność gospodarczą, przerzucając zyski realizowane gdzie indziej do tych właśnie jurysdykcji podatkowych bardzo sprzyjających tego typu praktykom i w ten sposób część państw traci dochody budżetowe, a część je zyskuje. Państwa są czasami niechętne, żeby współpracować w tym zakresie, no właśnie dlatego, że wiele państw zarabia na tym procederze, a do ustalenia wspólnej polityki, jeśli chodzi o sprawy podatkowe, potrzebna w Unii Europejskiej jest jednomyślność wszystkich państw. Tu nie podejmuje się decyzji większością głosów, tu się trzeba zgodzić w pełnym gronie państw członkowskich. I efekt jest taki, że niektóre kraje, które, tak jak powiedziałem, korzystały z tego, no, na przykład Irlandia, czy Holandia, czy Luksemburg, czy Cypr, one sprzeciwiały się w przeszłości, żeby wzmocnić współpracę instytucji podatkowych, czy kontroli podatkowej pomiędzy poszczególnymi państwami, czy też współpracę w zakresie badania podejrzanych transakcji. No i efekt jest taki, jaki właśnie odkrywamy. Rośnie. Jaka była rola komisji w takim razie europejskiej? Widzimy wielką determinację w walce, w trosce o praworządność tak. Na Węgrzech i w Polsce. Nie, komisja jak najbardziej zwracała na to uwagę, właśnie dopominając się od państw członkowskich, żeby wdrażały przyjęte rozwiązania. W sytuacji, kiedy te rozwiązania były wdrażane w sposób niedoskonały, były dziurawe, komisja miała pretensje, tak jak pan wcześniej nawiązał, komisja wtrącała się, w cudzysłowie, upominając niektóre państwa. Ale ponieważ, tak jak powiedziałem, poprawa tych przepisów wymaga jednomyślności za każdym razem, to niestety w tych sprawach postęp jest po prostu bardzo powolny. Czy wnioski z tej komisji, w której pan uczestniczył, mogą przyspieszyć działania na rzecz wspólnych przedsięwzięć państw członkowskich? Ja myślę, że sytuacja obecnie jest jednak znacząco inna niż 5 czy 7 lat temu, po prostu dlatego, że obywatele europejscy są o wiele bardziej świadomi w tej chwili no, rozmaitych przekrętów finansowych, czy też no, takich przypadków agresywnego planowania podatkowego realizowanego przez korporacje, które polegają na tym, że część, tak jak powiedziałem, działalności opodatkowanej przenosi się gdzieś poza Unię albo do innych krajów. I w tej chwili jest ogromna presja opinii publicznej, żeby coś z tym zrobić. Ja myślę, że państwa są pod ciśnieniem i pod naciskiem opinii publicznej, żeby jednak przynajmniej część tych rekomendacji, które my sformułowaliśmy, jednak wprowadzać w życie. Czyli to będzie też rola przyszłego parlamentu, żeby kontynuował taką stanowczą politykę w tej sprawie. Tak jest. Moim zdaniem w tej kadencji mieliśmy 4 komisje śledcze, znaczy specjalne komisje, jedna komisja śledcza do tych spraw. One ujawniły ogrom nadużyć i ogrom niedoskonałości w systemie unijnym, ale bez zgody państw członkowskich, jeszcze raz podkreślam, my daleko nie zajedziemy. W związku z tym trzeba stwarzać presję na poszczególne rządy, na to, żeby ze sobą współpracowały, no i żeby zgodziły się na bardzo rygorystyczne przepisy związane z kontrolą przepływów finansowych. Przejdźmy teraz do innej dziedziny pańskiej aktywności na forum Parlamentu Europejskiego. Jest pan przewodniczącym delegacji do spraw kontaktu Parlamentu Europejskiego z Ukrainą. Niedawno była obchodzona rocznica 5 lat Majdanu, a także 4 lata podpisania umowy o współpracy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Jak niedługo wybory za miesiąc na Ukrainie, jak pan ocenia ten czas, który minął
od końca Majdanu, od podpisania umowy, czy Ukraina wykorzystała ten czas na wzmocnienie swojej państwowości, swojej administracji, na realizację tych przedsięwzięć, które były jakby wpisane w umowę Unia Europejska-Ukraina? No, Ukraina dokonała ogromnego wysiłku w kierunku reformowania gospodarki i państwa. Pozytywem jest to, że zarówno rząd, jak i prezydent, jak i w większości Werchowna Rada są zwolennikami tego kursu reformatorskiego i kursu proeuropejskiego. Jednak z wyjątkiem pewnych dziedzin, gdzie postęp rzeczywiście był bardzo szybki, jak na przykład decentralizacja i umocnienie samorządów lokalnych, to w wielu innych dziedzinach postęp jest jednak bardzo powolny. I to nas martwi. My uznajemy oczywiście to, co zostało zrobione w zakresie reformy na przykład systemu emerytalnego, czy systemu ochrony zdrowia, czy na przykład rynku energii. To jednak widzimy, że postęp w innych dziedzinach, jak walka z korupcją na przykład, czy stworzenie niezależnego, niezawisłego sądownictwa na Ukrainie idzie ciągle, ten postęp jest bardzo powolny. No niestety są rozmaite przyczyny. Po pierwsze, Ukraina boryka się ciągle z agresją na wschodzie. Ze strony Federacji Rosyjskiej to jest nie tylko jakby czynnik destabilizujący politycznie cały kraj, ale przede wszystkim ogromne obciążenie dla budżetu. W efekcie poprawa warunków życia ludności idzie powoli, a to z kolei powoduje, że niektóre populistyczne partie ukraińskie no niechętnie akceptują reformy, które wymagają pewnych poświęceń. Mamy też do czynienia niestety z interesami oligarchicznymi, grup interesów, co widać szczególnie w parlamencie ukraińskim, gdzie niektóre reformy po prostu nie zdobywają większości głosów i jest to po prostu spowodowane, tak jak powiedziałem, no obroną pewnych interesów przez wpływowe grupy gospodarcze. Także odpowiadając na pytanie, czy jesteśmy zadowoleni? Jesteśmy zadowoleni umiarkowanie z tego postępu, ale sukcesem jest to, że podpisaliśmy z Ukrainą rok temu układ stowarzyszeniowy, który stwarza nowe ramy współpracy. Ukraińcy realizują ten układ stowarzyszeniowy, starają się go realizować zgodnie z harmonogramem. Jest bardzo wiele do zrobienia, ale cały czas jest postęp. Dlatego liczymy na to, że nadchodzące wybory no, utwierdzą Ukrainę na tym proeuropejskim kursie i proreformatorskim kursie. Pomimo rozmaitej propagandy antyeuropejskiej, która tam jest jakby rozpowszechniona na Ukrainie i naszym zdaniem bardzo mocno wspierana przez Rosję. A no właśnie, przeszliśmy teraz automatycznie jakby do Rosji, która też na Ukrainie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że sponsoruje czy też wspiera rebeliantów z Donbasu, no ale niedawno zrobiła krok dalej, prawda, czyli ten incydent na Morzu Azowskim, no, który jest bardzo groźny, bo to oznaczałoby zamknięcie w ogóle możliwości dużych gospodarczych dla Ukrainy. Unia Europejska wprowadziła sankcje. Jak wygląda w tej chwili według pana polityka europejska wobec Rosji w tym właśnie aspekcie? No tak, no ma pan rację. Rosja jakby przekroczyła kolejną czerwoną linię na Morzu Azowskim, prawda? Zaatakowała okręty ukraińskie, które miały prawo płynąć przez Cieśninę Kerczeńską i uwięziła kilkudziesięciu marynarzy ukraińskich, nie chcąc ich obecnie wypuścić. Po raz pierwszy, jak pan zauważył, wystąpiła Rosja pod własną flagą. To już nie są żadne zielone ludziki bez insygniów na mundurach. Po prostu to było działanie marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej. Unia Europejska w sprawie Rosji stara się jakby utrzymać jednolity front, co nie jest łatwe, ponieważ jest 28 państw, które mają różne poglądy i różne interesy. Pozytywem jest to, że po raz kolejny sankcje gospodarcze i polityczne na Rosję zostały utrzymane, pomimo tego, że niektóre kraje, no, można powiedzieć, wypowiadały się krytycznie o sankcjach, to jednak ciągle utrzymana jest ta jednomyślność. Ale trzeba jednak podkreślić, że ten incydent na Morzu Azowskim, mimo że stanowi pewien krok naprzód jeszcze, jeśli chodzi o agresywne działania, nie wywołał dodatkowych sankcji. Moim zdaniem
wobec Federacji Rosyjskiej trzeba zachować bardzo twardą linię i bardzo ważne jest utrzymanie jedności Unii Europejskiej. Dzisiaj moim gościem był poseł do Parlamentu Europejskiego pan Dariusz Rosati. Dziękuję bardzo.